Cześć widzowie, ja jestem Michał, oglądacie kanał Cena i a w dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Wam alternatywną metodę montażu urządzeń wylotowych czyli tłumików, huku tłumików, pomienia, kompensatorów różnych urządzeń, które przykręcacie po prostu na gwint lufy, tak jak dzieje się to w przypadku takiej lufy, którą tutaj widzicie lufy od Ceku, oczywiście jego fabrycznego urządzenia typu A2. Które jest zamontowane po prostu za pomocą gwintu 1, 1 2 razy 28. Fabrycznie urządzenie to wisiało na podkładce sprężystej. Jest to jedna z metod. Ja opisałem te metody, czyli podkładkę sprężystą i podkładkę zgniatalną w odcinku dotyczącym montażu urządzeń wielotowych. To sobie możecie zobaczyć. Link macie pod filmem i na górze się Wam wyświetla. Natomiast dzisiaj chciałem pokazać Wam inny patent, mianowicie. Taki zestaw, który produkuje firma Precision Armament, e, która to się Aku Washer nazywa, i ktoś może się zastanowić na cholerę tyle tych podkładek. E, otóż jest to system podkładek niezgniatalnych, czyli są to podkładki, które co do zasady są wielokrotnego użytku. I to już jest pierwszy, jakby pierwsza przesłanka do tego, żeby tego typu urządzenia używać. Jeżeli planujecie urządzenie zdejmować, zakładać, zastępować je innymi urządzeniami, robisz to stosunkowo często, no to oczywiście nie nadążycie zarabiać pieniędzy na nowe podkładki zgniatalne. I wtedy z pomocą przychodzi właśnie taki zestaw. Z czego on się składa? Otóż składa się z 18 podkładek o różnych grubościach. One są odpowiednio oznaczone, mają kreski grube i cienkie, i w zależności od tego, ile tych kresek jest to jest określona grubość tej podkładki. Ona co prawda nie jest podana tutaj w milimetrach ani w tysiącznych cala, ale w stopniach obrotu. Natomiast pozwala wam to dobrać taką podkładkę, która. Po dociągnięciu odpowiednim momentem spowoduje, że wasze urządzenie wylotowe zatrzyma się dokładnie w tej pozycji, w której e, potrzebujecie. Jak to się robi? Robi się to bardzo prosto. Otóż najpierw zakłada się najgrubszą podkładkę, czyli podkładkę oznaczoną e, trzema grubymi kreskami trzema. Cienkimi kreskami, czyli to jest podkładka numer 18. Dokręcacie urządzenie wylotowe. Ja pokażę to może na tej lufie od 556. Co prawda, one będą nieco luźne, ale myślę, że to wystarcza. Dokręcacie tą podkładkę, urządzenie z tą podkładką na tak zwaną rękę, naczucie i patrzycie, ile stopni, jeżeli weźmiemy sobie, że tu jest dół naszej lufy, ile stopni brakuje nam jeszcze żeby urządzenie znalazło się w prawidłowej pozycji. W związku z tym, że ono jest tutaj obrócone gdzieś tam o 1 czwartą obrotu poza tą pozycję, w której powinno się znaleźć, wynika z tego, że powinniśmy jeszcze zrobić jakieś 270 stopni po to, żeby ono znalazło się we właściwej pozycji. I teraz, jeżeli to sprawdziliśmy, to patrzymy sobie w tabelce, którą producent uprzejmie nam to dostarczył i mamy. Podkładka 240, 260 i 280, czyli albo podkładka 6, albo podkładka 5, czyli szukamy sobie w naszym zestawie podkładki z jedną grubą, jedną cienką kreską. Spróbujemy zaraz to zrobić, i wtedy taką podkładkę po założeniu dociągamy na rękę, i powinniśmy jeszcze mieć na tyle luzu, żeby dociągnąć ją kluczem do wymaganego momentu, i powinna ona zatrzymać się. W tej pozycji, która ustali nam urządzenie we właściwej pozycji. Tu jest jedna gruba, dwie cienkie. Jedna gruba, jedna cienka. To jest ta podkładka, której szukamy. I teraz po założeniu jej tutaj, powinniśmy znowu, dokręcając nasze urządzenie, być w stanie doprowadzić się do pozycji zbliżonej e, do tej docelowej. No a widzimy, że to już jest dosyć blisko, bo brakuje nam. Brakuje nam jakieś 1 czwarta, może mniej obrotu, i teraz ten dystans kasujemy już poprzez dociągnięcie urządzenia z podkładką wymaganym momentem, takim jak jest opisane w instrukcji rusznikarskiej do AR15 AR czy M16. I tym sposobem mamy urządzenie, tak jak widzicie tutaj na moim CQ300. Czyli moim ceku z zamontowaną lufą 300 Blackout, za pomocą jednej podkładki, byłem w stanie doprowadzić ją do właściwej pozycji. A dlaczego? Dlatego, że tutaj dostałem urządzenie typu A2. Przy okazji wielkie dzięki dla chłopaków z Max Armory, ponieważ zupełnie za darmo dostałem przy zakupach ten gwizdek od nich. On tutaj służy bardziej jako nakrętka albo zatyczka, dlatego, że oczywiście tutaj docelowo będzie jakieś urządzenie, nazwijmy to bardziej złożone, wylotowe, więc ja za bardzo nie przywiązuję się do tego, co tu jest w tej chwili. To jest głównie po to, żeby nie uszkodzić gwintu, więc będę na pewno to urządzenie jeszcze wielokrotnie zdejmował i przykręcał tutaj inne rzeczy, stąd właśnie tego rodzaju zastosowana podkładka. Także tak jak widzicie, za pomocą takiego zestawu producent twierdzi, że różnorodność tych podkładek, która tu się znajduje, powinno dać Wam możliwość z tego setu przykręcenia statystycznie 9 urządzeń wylotowych. Nie wiemy czy to się sprawdzi, czy będzie ich za dużo czy za mało czy, czy w końcu którejś wam zabraknie. Natomiast jest to ciekawa alternatywa do montażu wszelkiego rodzaju gwistków i innych hamulców po to żeby nie marnować podkładek zgiatalnych. To wszystko w tym odcinku cześć.